Cześć kociarze! Dzisiejszy odcinek potraktujcie z lekkim przymrużeniem oka, ponieważ będzie o tym, co kociarze lubią najbardziej: a mianowicie zakupy. Skarpetki z kotkiem, naszyjnik z kotkiem, kołczyki kotki, e, pościel z kotkiem, kosek z kotkiem, e, kubek z kotkiem, zegarek z kotkiem, szafa z kotkiem. Poduszka z To nic, że mamy koty. Na artykułach gospodarstwa domowego musi być wszędzie napisane i wszędzie zakomunikowane, że mamy koty. I że lubimy koty. Nie wiem na czym polega ten geniusz, nie pytajcie mnie. Natomiast wiem, że ja też dałam się złapać w tę pułapkę. Pokażę Wam kilka moich kocich rzeczy. Kiedyś naprawdę wydawało mi się, że ja nie wpadnę w tą pułapkę, że nie stanę się fanatyczką kotów, że nie będę na ich punkcie miała żadnego bzika. Kiedy odwiedzałam moich znajomych kociarzy, widziałam, że mają jakieś produkty z kotami, rzeczy, na których są koty, że mają jakieś rzeczy z nadrukiem kota. Ale na początku myślałam, że ja, mi nigdy to nie grozi, że ja taka nie będę, że w sklepie na półkach nie będę oglądała się za produktami z kotami, że na widok y, kubeczka, który jest kotkiem, nie oszaleje. Muszę przyznać, że się nie udało. Ten oto koci kubeczek y, ceramiczny, półlitrowy. Dostaniecie na dole linka, gdzie go dostać. Ponieważ uważam, że jest przecudnej urody i zawsze lubię z niego pić kawę, herbatę. Dostałam go na urodziny od mojej siostry. Nie, żebym oczywiście sugerowała, że chcę to właśnie dostać, że widziałam w internecie, że bardzo mi się podoba. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu sama z siebie kupiła mi to na urodziny. Bardzo mi się to podoba. Zaliczę to więc do hitu. Następną rzeczą, którą Wam pokażę, o, może tak z bliska, to jest taki drewniany stojaczek na kadzidełko. Jedyną wadą tego produktu jest to, że cały jest drewniany i tak jak widzicie, już tutaj ma pewne ślady użytkowania, czyli rozgrzane kadzidełko po prostu spadało na to. Nie jest to w żaden sposób zabezpieczone. Tutaj przykleiłam... Samowolnie 5 groszówkę, żeby wygaszać na niej kadzidełko, ponieważ nie chcę dalej uszkadzać tej nawierzchni. Natomiast uważam, że cały produkt generalnie jest bardzo piękny i przede wszystkim ma kotka. Tą tabliczkę otrzymałam również od siostry jakiś czas temu. Jak widzicie, jest dość nieaktualna, ponieważ tu jest napisane, że 3 koty temu byłam normalna. Teraz mam 5. Ale w ogóle, ja dopiero niedawno to zauważyłam, że na tej tabliczce jest swego rodzaju przepowiednia. Zauważcie, trzy koty temu byłam normalna, ale jest pięć czarnych kotów narysowanych. Czy to nie zadziałało na moją podświadomość? Nie, nie, na pewno nie. Nie, nie pytajcie, dlaczego ja to kupiłam. Naprawdę nie mam pojęcia. Kiedyś po prostu na spacerze w szklarskiej porębie były stoiska z różnymi pamiątkami i tak zwanymi bibelotami. Leżał tam taki drewniany kot. O, leżał w ten sposób na płasko. Na początku zastanawialiśmy się w ogóle, co to jest. I zaraz Wam pokażę, co to jest. To jest stojak na owoce. Nie powiem, że kuchnia bez tego byłaby jakaś uboższa. Pojemność tego stojaka też nie jest za duża. Mieści się tu zaledwie z siedem mandarynek. co naprawdę jest bardzo małe. Wykonane w całości z drewna, no ale bardzo urocze, prawda? Jakoś tak nie, nie mogliśmy się oprzeć. Po prostu to był kotek. <t> Trzymamy tu cebulę. Nie dlaczego cebulę akurat. Następna rzecz to jest wieszak na klucze. W zasadzie połowicznie wykonany przeze mnie. Tą ramę drewnianą z tymi haczykami kupiłam w Pepko. Natomiast kotki, które na niej są to kamyczki nazbierane przeze mnie nad morzem. I ręcznie pomalowane.